Wytłumaczcie mi raz, co to jest one pobratymstwo, rzekła Basia. Dowidzisz, odrzekł Zagłoba, kiedy po wojnie zaczynają się jakoweś kontrakty, wtedy się wojska wzajem nawiedzają i w komitywę ze sobą wchodzą. Trafia się wówczas, że towarzysz jaki upodoba sobie Murzę, a Murza jego to sobie amicycję dozgonną ślubują, która się pobratymstwem zowie. Im zaś, kto sławniejszy, jako na przykład Michał, ja albo pan Ruszczyc, teraz wrażkowie komendę mający, tym bardziej jego pobratymstwo pożądane. Oczywista, że taki nie będzie ci go zawierał z lada chmyzem, tylko też między najsławniejszymi murzami poszuka. Obyczaj jest ten, że wodę na szable leją i wzajem sobie przyjaźń zaprzysięgają, rozumiesz. A jak do wojny potem przyjdzie? W generalnej wojnie mogą się bić, ale jeśli się sam na sam zjadą, albo jako harcownicy na się nastąpią, wtedy się powitają i w zgodzie rozjadą. Toż gdy jeden dostanie się do niewoli, drugi powinien mu ją słodzić, a w najgorszym razie Jakub za niego zapłacić. Ha! Bywali tacy, którzy się jej majętnością dzielili. Gdy chodzi o przyjaciół albo znajomków, czy to kogo wyszukać, czy komuś pomóc, to się też pobratymcy do pobratymców udają i justycja nakazuje przyznać, że żaden naród lepiej od Tatarów podobnych juramentów nie zachowuje. Słowo o nich grunt i na takiego przyjaciela pewnikiem liczyć możesz. A Michał siła ma takich? Mam trzech murzów możnych, odrzekł Wołodyjowski, a jednego jeszcze z łubniańskich czasów. Raz go u księcia Jeremiego wyprosiłem. Agabej mu na przezwisko, który teraz choćby głową za mnie nałożyć przyszło, nałoży. Inni dwaj również pewni. Ha, rzekła Basia. Chciałabym zawrzeć pobratymstwo z samym Hanem i wszystkich jeńców uwolnić. On by też był nie od tego, rzekł pan Zagłowa. Nie wiadomo tylko, jakiego by premium wzajem od ciebie zażądał. – Pozwólcie, bać państwo, – rzekł Wołodyjowski, – radzmy, co nam czynić przystoi. – O, słuchajcie, mam wiadomość z Kamieńca, że za dwie niedziele najdalej przyjedzie tu Piotrowicz z licznym pocztem. Jedzie on do Krymu za wykupem kilku kupców ormiańskich z Kamieńca, którzy przy zmianie hana zostali złupieni i w jasyr wzięci. – Odprzygodziło się to i Seferowiczowi, bratu pretora. Wszystko to ludzie wielce możni. Pieniędzy nie pożałują i Piotrowicz pojedzie dobrze opatrzon. Przygoda nie grozi mu żadna, bo naprzód zima blisko i nie pora na czambuły, a powtóre jedzie z nim na wirak, delegat patriarchy Uzmiadzińskiego i dwóch anardratów z kachwy, którzy glejty od młodego Hana mają. Dam tedy Piotrowiczowi listy i do rezydentów Rzeczypospolitej i do moich pobratymców. Prócz tego wiadomować Państwu, że pan Ruszczyc, komendant Raszkowski, ma rodzonych w ordzie, którzy dziećmi ogarnięci całkiem potatarzeli i do dostojeństw doszli. Ci wszyscy ziemię i niebo poruszą, układów spróbują, a w razie uporu murzy samego Hana przeciw niemu nastawią. Albo może i murzie, gdzie tam po cichu łeb ukręcą. Mam przeto nadzieję, że jeśli co daj Boże pan Boski żyw, – To za parę miesięcy niechybnie go wydostanę, jako mi to pan Hetman i moja tu obecna bliższa komenda – tu pan Wołodyjowski skłonił się żonie – przykazuje. Bliższa komenda skoczyła znowu ściskać małego rycerza. Pani i panna boska ręce tylko składały, dziękując Bogu, że im do takich serdecznych ludzi trafić pozwolił. Poweselały też obie znacznie. – Żeby to stary han żył – rzekł pan nienaszyniec – Łatwiej by jeszcze wszystko poszło, gdyż pan to był wielce nam życzliwy, a o młodym przeciwnie powiadają. Jakoż i tych kupców ormiańskich, po których pan Zachariasz Piotrowicz ma jechać, już za panowania młodego w samym Seraju uwięziono, co podobno stało się za jego mości chanowym rozkazaniem. Zmieni się młody, jako się zmienił i stary, który nim się o naszej poczciwości przekonał, Najzawziętszym był imienia polskiego wrogiem, rzekł Zagłoba Ja to najlepiej wiem, bo mu niego siedem lat w niewoli siedział To rzekł, przy, przysiadł się do pani boskiej Niech mój widok dodawać pani otuchy Siedm lat, nie żart A dlatego on wrócił i tylem się tych psu bratów natłuk, Że za każdy dzień mojej niewoli co najmniej dwóch do piekła posyłałem a na niedzielę i święta, kto wie, czy trzech albo czterech nie wypadnie. Ha! Siedem lat, powtórzyła z westchnieniem pani Boska. Niech skonam, jeśli m dzień dodał. Siedem lat w samym pałacu hańskim, potwierdził pan Zagłoba, mrugając tajemniczo oczyma. I trzeba, wać pani, wiedzieć, że ten młody han to mój tu poszepnął coś do ucha pani boskiej, ale nagle wybuchnął głośnym ha, ha ha i począł dłońmi po kolanach się trzepać. Wreszcie w zapale poklepał i kolana pani boskiej mówiąc dobre były czasy, co? W młodości co na placu to nieprzyjaciel, a co dzień to nowy figiel. Ha! Stateczna matrona zmieszała się bardzo i odsunęła się nieco od wesołego rycerza. Młode niewiasty pospuszczały oczy, domyśliwszy się łacno, że figle, o których mówił pan Zagłoba, czymś przeciwnym przyrodzonej ich skromności być muszą. Zwłaszcza że żołnierze wybuchnęli wielkim śmiechem. Trzeba będzie prędko do pana Ruszczyca posłać, rzekła Basia, żeby pan Piotrowicz zastał już listy gotowe w Raszkowie. Na to pan Bogusz. Spieszcie się wać państwo z całą tą sprawą, póki zima, bo raz, że wtedy żadne czambuły nie wychodzą i drogi bezpieczne, a powtórę, a powtórę wiosną Bóg wie, co się może przygodzić. Miał żeby Pan Hetman jakie wiadomości z Sarogrodu? – spytał Wołodyjowski. – Miał i o takowych z osobna musimy pogadać. To pewna, że i z owymi rotmistrzami trzeba pilno kończyć. Kiedy Melechowicz wróci, bo od niego siła zależy. Ma on tam tylko resztę grasantów wyciąć, a później ciała pogrześć. Powinien wrócić jeszcze dziś albo jutro rano. Kazałem mu tylko naszych pogrześć, a zbowych niekoniecznie, że to zima idzie i przed zarazą nie ma strachu. Wreszcie wilcy ich uprzątną. Prosi pan Hetman, rzekł pan Bogusz, aby Melechowicz żadnej tu przeszkody w swojej robocie nie miał. Ile razy zechce do Raszkowa pojechać, tyle razy niech jedzie. Prosi też pan hetman, żeby onemu we wszystkim ufać, gdyż pewien jest jego dla nas miłości. Wielki to żołnierz i wiele dobrego może sprawić. Niech sobie jeździ do Raszkowa i dokąd chce, odrzekł mały rycerz. Od chwili jakaś my azbę znieśli, niezbyt on mi nawet potrzebny. Żadne już większe kupy teraz się nie pojawią, aż do pierwszej trawy. – Także to Azba zniesion? – spytał pan Nowowiejski. – Tak zniesion, że nie wiem, czy dwudziestu pięciu ludzi uszło, a i tych się po jednemu wyłowi, jeśli już ich Melechowicz nie wyłowił. – Okrutnie się z tego cieszę – odrzekł pan Nowowiejski, bo teraz pewnie można będzie bezpiecznie do Raszkowa jechać. Tu zwrócił się do Basi. – Możemy listy do pana Ruszczyca zabrać, o których jej mość pani Dobrodzika wspominała. Dziękuję, odrzekła Basia. Ciągle są tu okazje, bo umyślnych się posyła. Wszystkie komendy ciągły związek między sobą utrzymywać muszą, objaśnił pan Michał. Ale proszę, to waszmość Dorażkowa, z tą oto piękną panną jedziesz? Móc to sobie zwyczajne, nie żadna piękność mości dobrodzieju, odrzekł pan Nowowiejski. A Dorażkowa jedziem, bo tam syn mój niecnota pod chorągwią pana ruszczycową służy. Lat blisko dziesięć, jak z domu uciekł i listami jeno do mojej ojcowskiej klemencji pukał. Wołody aż w ręce klasnął. Zarazem się domyślił, że waszmość pana nowowiejskiego młodego rodzic. I właśnie pytać miałem, tylko żeśmy to byli żałością jejmość pani Boskiej zajęci. Zarazem się domyślił, bo i rysów jest podobieństwo. Proszę, to on waszmości syn. Tak mnie nieboszka jego matka zapewniała, a że niewiasta była cnotliwa, więc nie mam przyczyny wątpić. Podwójniem z takiego gościara, dla Boga. Tylko nie nazywaj, że mi wasz syna niecnotą, bo to znamienity żołnierz i godny kawaler, który zaszczyt największy waszmości przynosi. Po panu Ruszczycu pierwszy to w całej chorągwi zagończyk. Chyba waszmość nie wiesz, że to oczko w głowie hetmana. Całe komendy już mu powierzano i z każdej funkcji z niepomierną sławą się wywiązywał. Pan Nowowiejski pokraśniał z zadowolenia. Mości pułkowniku rzekł, nieraz po to jeno ojciec dziecko przyganie, by ktoś jego słowom zaprzeczył. I tak mniemam, że nie można rodzicielskiego serca bardziej udelektować, jak przyganie negując. Już mnie też słuchy o chwalebnych, adaszkowych służbach dochodziły, ale teraz dopiero prawdziwie mi pocieszno, gdy potwierdzenie tej famy z tak sławnych ust słyszę. Powiadają, że nie tylko ma być mężny żołnierz, ale i stateczny, co mi nawet dziw, bo zawsze był wicher. Ochotę do wojny od małego szelma miał, a najlepszy dowód, że pacholęciem uciekł z domu. Przyznaję, że gdybym go był wówczas złapał, byłbym mu, był promemoria, nie żałował. Ale teraz trzeba będzie, widzę, zaniechać, bo mi się znowu na jakie dziesięć lat pochowa, a staremu tęskno. Że to jednak przez tyle lat do domu nie zajrzał, bo mu wzbronił. A toli dość mi tego i teraz pierwszy przyjeżdżam, gdyż on na służbie będąc nie może. Chciałem imć państwa łaskawców moich, o gościnność dla dziewki prosić, a ja sam do Raszkowa jechać. Skoro jednak powiadacie, że wszędzie bezpieczno, to wezmę ją ze sobą. Ciekawa świata sroka, niech mu się napatrzy. I ludzie niech jej się napatrzą, wtrącił Zagłoba. Nie bieliby na co, odrzekła panna, której śmiałe czarne oczy i złożone jakby do całusa usta mówiły zresztą co innego. Módz to zwyczajny. – Nic więcej jak móc – rzekł pan Nowowiejski. – Ba, ale jak gładkiego oficera zobaczy, to aż ją podrzuca. Z tej przyczyny wolałem ją ze sobą zabrać niż zostawić, zwłaszcza, że samej dziewce w domu niebezpieczno. – Ale jeśli mi przyjdzie bez niej do Raszkowa jechać, niechże ją jej mość pani na sznurku każe przywiązać, inaczej bryknąć gotowa. – Ja sama nie byłam lepsza – odrzekła Basia. Dawali jej kądziel prząść, ozwał się za głowa, a ona z nią tańcowała, jak nie miała z kim lepszym. Ale wać pan wesoły człowiek, panie Nowowiejski. Baśka, chciałbym się z panem Nowowiejskim stuknąć, bo ja też lubię czasem kroto chwilę. Tymczasem, nim podano wieczerze, otworzyły się drzwi i wszedł Melechowicz. Pan Nowowiejski nie spostrzegł go od razu, bo zagadał się z panem za głową, natomiast spostrzegła go Ewka i płomienie uderzyły jej na twarz, a potem zbladła nagle. Panie komendancie, rzekł do Wołodyjowskiego Melechowicz, wedle rozkazu tam tamci wyłapani. Dobrze. Gdzie są? Podług rozkazu kazałem ich powiesić. Dobrze. A twoi ludzie wrócili? Część ostała dla grzebania ciał, reszta jest ze mną. W tej chwili pan Nowowiejski podniósł głowę i nadzwyczajne zdumienie odbiło się na jego obliczu. Dla Boga! Co ja widzę? Rzekł. Po czym wstał, poszedł wprost przed Melechowicza i zakrzyknął. ja? A ty tu co robisz, hultaju? I podniósł rękę, chcąc chwycić za kołnierz Lipka, lecz ów wzburzył się w jednej chwili, jak gdyby kto garścią prochu w płomień cisnął. Obladł jak trup i chwyciwszy żelazną dłonią rękę Nowowiejskiego, rzekł: Nie znam waści, coś za jeden. I odepchnął go silnie, aż pan Nowowiejski potoczył się na środek izby. Przez czas jakiś wściekłości słowa nie mógł przemówić, lecz chwyciwszy dech począł krzyczeć: Mości komendancie, to mój człowiek! I do tego zbieg! W moim domu od małego! Hultaj zapiera się, to mój człowiek! Ewa! Kto to jest? Gadaj! Azja, rzekła drżąc cała panna Ewa. Melechowicz ani na nią spojrzał. Oczy wpił w pana Nowowiejskiego i łopocąc z nozdrzami patrzył w starego szlachcica z nieopisaną nienawiścią ściskając ręką głownie noża. Przy czym od ruchu nozdrzy wąsy jego poczęły drgać, a spod tych wąsów przebłyskiwały białe kły. Zupełnie jak u rozwścieczonego zwierza oficerowie stanęli kołem. Basia wyskoczyła na środek między Mielechowicza a Nowowiejskiego. Co to znaczy? spytała marszcząc brwi. Widok jej uspokoił nieco przeciwników. Panie komendancie, rzekł Nowowiejski. To znaczy, co rzekł. To jest mój człowiek imieniem Azja i Zbieg. Służąc za młodych lat wojskowo na Ukrainie, znalazłem go półżywego w stepie i przygarnąłem. To Tatarczuk. Chował się przez dwadzieścia lat w domu moim i uczył się razem z synem. Gdy syn uciekł, on wyręczał mnie w gospodarstwie, póki mu się amorów ze wuchą nie zachciało, co ja spostrzegszy, kazałem go wychłostać. On za się potem zbiegł. Jak on się tu zwie? Melechowicz. A sobie przybrał przezwisko. On zwie się Azja, nic więcej. Powiada, że mnie nie zna. Ale ja go znam. je wucha także. Dla Boga, rzekła Basia. Toż syn wasz, Mościów, wielokroć u nas go widział. Jakże go nie poznał? Syn mógł go nie poznać, bo gdy uciekł z domu, obaj mieli po piętnaście lat. A ten sześć jeszcze u mnie siedział. Przez który czas odmienił się znacznie i dorósł, i wąsy mu wyrosły. Ale Ewucha wraz go poznała. Mości państwo, już też prędzej obywatelowi dacie wiarę, niż temu przybłędzie z Krymu. Pan Melechowicz jest hetmańskim oficerem, rzekła Basia. Nic znam do niego. Pozwól że go wypytam. Audiatur et altera pars, ozwał się mały rycerz. Lecz pan nowowiejski wpadł w złość. Pan Melechowicz, jaki on pan! Mój pachoł, który się pod cudze nazwisko potrzył. Jutro tego pana psiarkiem moim uczynię. Pojutrze baty temu panu każę dać i w tym sam hetman mi nie przeszkodzi, bo szlachcic i swoje prawa znam. Na to pan Michał ruszył wąsikami i rzekł już ostrzej. A ja nie tylko szlachcic, ale i pułkownik i moje prawa także znam. Człeka swojego prawem możesz waść dochodzić i do inkwizycji hetmańskiej się udać, ale rozkazuje tutaj ja i nikt inny. Pan Nowowiejski pomiarkował się zaraz, wspomniawszy, że mówi nie tylko do komendanta, ale i do zwierzchnika własnego syna, a przy tym najsławniejszego w Rzeczypospolitej rycerza. Panie pułkowniku, rzekł łagodniejszym już tonem, jać go wbrew woli waszmościowej nie wezmę, jeno prawa swoje wywodzę, którym proszę, aby była wiara dana. Melechowicz? Co ty na to? spytał Tatar wbił oczy w ziemię i milczał. Bo imię ci Azja, to wszyscy wiemy, dodał Włodyowski. Co tu innych dowodów szukać, rzekł Nowowiejski. – Jeśli to mój człowiek, to ryby ma siną farbą na piersiach wykłute. Usłyszawszy to, pan nienaszyniec otworzył szeroko oczy i usta, następnie porwał się za głowę i zakrzyknął: Azja, tu Hajbejowicz! Wszystkie oczy zwróciły się na niego, ten zaś aż trząsł się cały, jakby wszystkie rany otworzyły mu się na nowo i powtarzał: To mój Jasyr, to Tuchajbejowicz na Boga, to on! A młody Lipek podniósł dumnie głowę, powiódł swym żbiczym wzrokiem po zgromadzeniu i nagle, rozerwawszy żupan na swej szerokiej piersi, rzekł: Ot, ryby, siną barwą wykłute. Jam jest syn Tuchajbeja.